Któż nie zna charakterystycznej postaci, która przez wiele lat karmiła nasze oczy i uszy w telewizji, opowiadając swoje przemyślenia i felietony na temat mowy polskiej? Dziś książka jednego z najważniejszych badaczy, ale przede wszystkim pasjonatów języka polskiego, Jana Miotka. Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Pani od Komunikacji i Inspiracji. Dziś książka, która nie jest książką nową, wydaną już bardzo, bardzo wiele lat temu, ale specjalnie chciałam do niej wrócić, bo ma tytuł, który jest mi szczególnie bliski – Rozmyślajcie nad mową. Napisał ją profesor Jan Miodek, człowiek bardzo znany z mediów, może bardziej tradycyjnych niż internetowych, ale człowiek, który z wyjątkową pasją i zaangażowaniem potrafi opowiadać o języku polskim. Ta książka to zbiór jego najciekawszych wystąpień i felietonów z lat 90., więc już jakiś kawałek temu. Natomiast bardzo ciekawie opisuje to, co działo się w ówczesnej mowie i pozwala nam zobaczyć trochę w innej perspektywie ówczesny dyskurs i ówczesną rzeczywistość języka publicznego. Język się zmienia, język cały czas ewoluuje, pojawiają się różne nowe formy i językoznawcy, ale też i my wszyscy ustosunkowujemy się do tego. Językoznawcy bardziej zajmują się formułowaniem tego języka, czyli decydowaniem, co jest jeszcze zgodne z normą, a co już tę normę przekracza. Natomiast my po prostu jesteśmy użytkownikami języka i na koniec dnia to od nas zależy, czy coś do tego języka wejdzie, czy nie. Warto więc o języku czytać, nie tylko go używać. Warto więc językiem się interesować. Ta książka jest lekka, łatwa i przyjemna, szczególnie na wakacje, dlatego Wam ją bardzo gorąco polecam, bo warto rozmyślać nad mową, warto rozmyślać nad komunikacją, bo wtedy dzieją się dobre rzeczy, czego oczywiście Wam życzę, oprócz tego udanego wypoczynku. Tymczasem pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, piszcie pytania, piszcie komentarze i do zobaczenia w kolejnym odcinku.